Cześć, z tej strony Creepy YouTube Game. Witam was w 14 odcinku z WWE 2K22 Universe Mode. Może się uda zrobić powrót tej prześwietnej serii. W tym samym dniu, co to nagrywam, wyszedł odcinek z WWE 2K22 Universe Mode SmackDown, 13 odcinek. A więc teraz czas na Raw w Anglii. A więc czas na pierwszą walkę na tym Monday Night Raw. I teraz czas na walkę samego Kenny'ego Omegi z debiutantem sam Corey Graves. Corey Graves debiutuje na Monday Night Raw. Tylko teraz ja mam pytanie, czy też Corey Graves nie jest na komentatorce? To by było takie dziwne, zobaczyć na komentatorce Corey'ego Gravesa i w ringu Corey'a Gravesa. To też byłoby ciekawe, ale chyba nie jest na komentatorce, więc będzie trochę dziwnie. I też debiutant. Też będziemy mieli powrót też jednej gwiazdy, która powróciła tydzień temu, ale została zaatakowana. A teraz czas na jego solową walkę. Jeden na jednego. Co się wydarzy w tej walce? Nie wiadomo. Nikt jeszcze nie wiadomo, co będzie. Czy będzie o jakiś tytuł, czy coś? Nie, nic nie wiadomo. Dowiemy się dopiero podczas gali Monday Night Raw. No a teraz czas na pierwszą walkę. Oj, chwila, Kenny Omega! Już w ringu! Bierze Corey'a Gravesa. Bierze go. Bierze go prosto na linki. I o, ale dostał łokciem. I jeszcze raz kolano! Ale tutaj teraz Kenny Omega masakruje Corey'a Gravesa. I zobaczmy elbow! I Kenny Omega idzie tantować. Tantuje poza ringiem. A czy jest tu Corey Graves? Jest Corey Graves! Czyli mamy dwóch Corey Gravesów tutaj teraz. I jeszcze oberwał! Sam Corey Graves, oj, kontra! Ale dostał crossline'a od Kenny'ego Omegi. No, dramatyczny tutaj debiut, widzę Corey'a Gravesa, jak już go masakruje Kenny Omega. Dostał cios. Cios, cios, nie, przerzut Corey'a Gravesa. Bierze teraz i zobaczmy. Oj, jeszcze oberwał. Kopniak. Prosto w brzuch oberwał teraz. Oj, kontra Corey'a Gravesa, nie, kontra Kenny'ego Omegi. Bierze go i chop! I jeszcze raz kopniak! Teraz zobaczmy, Kenny Omega podnosi Corey'a, nie! Zobaczmy jeszcze raz tutaj Kenny Omega, jest kontra, coś gdzie? Dostał z łokcia! Sam Corey Graves, teraz ciosy! Ciosy jak w MMA! Jest chop i jeszcze oberwał z łokcia! Jeszcze raz kolano! I German suplex! I to chyba już koniec, jak teraz Corey Graves nie skontruje. A jednak! Uj! Corey Graves przerzuca Kenny'ego Omega. Kenny Omega w tarapatach, ale nie, czyste kolano. I do domu. Zobaczmy. Kenny Omega podnosi Corey Graves i tantuje nad fanami. Jeszcze się Corey Graves nie przebudził. Ale to chyba teraz go przebudzi. Nie, jest kontra Corey'a Gravesa! Co tu się dzieje? Zobaczmy, oberwał z łokcia. I jeszcze, ale kolano. Zobaczmy, Kenny Omega. I skok butami nieudany. I w nogi Corey Graves. Jest, dobra, oberwał butem. Corey Graves, zobaczmy. Oj, 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 Corey Graves. No tutaj oczeka na Kenny'ego Omega, Kenny Omega leży poza ringiem. Jest to leczenie do jednego. I Corey Graves tak zostanie. Jest dwa, ale wstaje już Kenny Omega. Zanim Corey Graves. Oj, ciosa nie oberwał z twarz. Jeszcze oberwał tutaj. Tutaj prosto. Oj, 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 bandę. Zobaczmy. Co? Bierze coś Kenny Omega pod ringiem? Co? Młotek! Młotek! Przecież to jest walka z dyskwalifikacjami!
Co teraz robi Corey Graves? Zacznę bierze Kenny'ego Omega i znowu go wyrzuca. No ale tutaj Corey Graves sobie przyjął strategię. Czy to było podobne do to, co robił Walter? Oj, Kenny Omega skok na Corey'a Gravesa. Zobaczmy, Kenny Omega bierze Corey'a Gravesa, zobaczmy, podnosi go, nie ma kontry. Prosto ring! Jeszcze drugie uderzenie! Oj, oj, oj! Clothesline Corey'a Gravesa! No tego to ja się nie spodziewałem! Kontra Kenny'ego Omegi! Kenny Omega, zaczmy, podnosi Corey'a Gravesa. Kenny Omega, German suplex prosto na młotek. Raz, dwa, dziękuję. Koniec walki. No ale nie spodziewałem się, że Corey Graves aż tak będzie walczył, nie? No dostał szybki łomot. A jednak. A więc no po tym szybkim openerze czas teraz na drugą walkę na tym Monday Night Raw. Drugą walką to będzie walka non-title match. Były mistrz United States Kevin Owens kontra obecny mistrz United States Randy Orton. Zapomniałem, ja zapomniałem co chciałem powiedzieć, więc miałem taką przerwę przez to. Ale dalej będę garał tutaj. Kevin Owens, szykujcie. Dobra, niech najpierw powiem, może lepiej. Making his way to the ring from Marieville, Quebec, Canada, weighing in at 266 pounds, Kevin Owens! Kevin Owens! Były mistrz United States! A no, czy tutaj Kevin Owens uda mu się wygrać tą walkę i może to coś da z walką o właśnie tytuł Stanów Zjednoczonych? Jeśli wygra, to może da go do walki o mistrzostwo United States. Jeśli nie, to będzie musiał się pogodzić z porażką. Ale mocny sprzeciwnik jest z nim sam. Obecny mistrz United States, The Viper, Randy Orton. Więc Randy Orton, szykuje się już do tej walki. Wchodzi mistrz United States. And his opponent from St. Louis, Missouri, weighing in at 250 pounds, the WWE United States champion. A więc the Viper. Mistrz United States. Jest, można powiedzieć, w takim ciężkiej sytuacji. Jeśli wygra, no to ciężko będzie znaleźć przeciwnika do jego, do walki o jego tytuł. A jeśli wygra Kevin Owens, no to już mamy numer 1 kontendera na Money in the Bank. No bo wiemy, teraz nie będzie Monday Night Raw kolejnego, będzie gala Money in the Bank. A więc rozpocznijmy już tą walkę. Rozpocznijmy już to show! Randy Orton! Niech pokaże, na co go stać w tej walce z Kevinem Owensem! Randy Orton na drugiej lince! I pokazuje tytuł! No i tutaj widzowie i buczą, i czantują. Nie wiem, jakie to są czanty, ale dobra, czas teraz tutaj przejść. Kevin Owens tutaj bierze Randy Ortona, bierze go, przeżył, oj, ale tutaj takie sitting DDT. Co to był za atak? Zobaczmy już, Kevin Owens bierze Randy Ortona, zobaczmy, już rzuca go. Ale Big Boot teraz oberwał Randy Orton. I Kevin Owens schodzi. I teraz patrzy na Randy Ortona.
O, tutaj teraz kontra i schodzi wkurzony już Randy Orton. Zobaczmy, bierze go już. O, stół komentatorski. Kopniak. Kevin Owens przyrzuca Randy Ortona. O nie. O, prosto stół komentatorski. Teraz tantuje nad fanami. Wchodzi do ringu. Zanim Randy Orton. O, spokojnie, sędzia. Do tego sędziego, co się dzieje? Kevin Owens, zobaczmy, rzucony przez Randy Ortona. Jest kontra, ale brał teraz z pięści. Druga linka. I solo oberwał. Pięknie. Kevin Owens bierze Randy Ortona. Clothesline. Kevin Owens. No, sytuacja taka, że może mu to coś dać. Jeszcze szybki super kick. Jeszcze. Splash. Ta jest. Kopniak, kopniak tutaj, kopie teraz, masakruje głowę samego Randy Ortona. Kevin Owens. To jest jego moment, to jest jego chwila. Kevin Owens sobie na spokojnie chodzi po ringu, ale wstaje Randy Orton i teraz masakruje jego plecy. Jeszcze raz. I kopniak, nie. I DDT. A czym bierze ta serio rękę i masakracja. Jest kontra. Super kick. Kevin Owens bierze Randy Ortona, mistrza United States, bierze go, podnosi i pile driver. Package pile driver w wykonaniu Kevin Owensa. I papa powerbomb. Raz, dwa. Randy Orton po dwóch. Czy było zaskoczeniem? Mi się wydaje, że nie. Zobaczmy, Kevin Owens. Jeszcze raz chcę przypiąć mistrza United States. Raz. Nie, no po jednym, Randy Orton. Ulala. Proszę bardzo. Prawie oberwał, ale big boot. Kevin Owens. Bierze po raz kolejny Randy Ortona. Bierze go, podnosi. Czy zdąży? O, jest. I prosto linki. Ale nieudany tutaj senton w wykonaniu Kevina Owensa. Randy Orton i DDT. Zobaczmy, teraz będzie jeszcze raz kopniak w nogę. I w drugą nogę. Kopniak w klatę. I w twarz Kevina Owensa. I już przypięcie. Po jednym, ulala. Niespodziewanie, Kevin Owens po jednym, odkupuje. Tylko po jednym. Zaskoczenie? Bardzo. Randy Orton, zobaczmy, bierze Kevina Owensa. Jest kontra. Super kick, nie, oj, kontra Randy Ortona. Clothesline. Oj, Kevin Owens staje. Ale teraz oberwał. Kevin Owens jeszcze raz mógł jednak nie wstawać. I zobaczmy, co teraz będzie. I kole kulano. Randy Orton. Jest tutaj ciężko dla samego Kevina Owensa. Co? Niemożliwe. Randy Orton. DDT. I czy to już będzie koniec? Czy jednak może Kevin Owens jakimś tutaj odkopie? Będziemy mieli walkę dalej i jeszcze kopniak w rękę. Oj, zobaczmy. I prosto linki. Sam Kevin Owens. Zobaczmy jeszcze raz w rękę. Jest kopniak w twarz. I jeszcze senton. Oj, kopniak. O, jest kontra. RKO. Kevin Owens z power slamem. Zobaczmy. Kevin Owens. Jest kontra Randy Ortona. Oj, oj, oj. RKO, nie, znowu kontra. I jeszcze raz power slam. No i teraz Kevin Owens. To jest jego moment. Papa powerbomb.
ale podnosi jeszcze raz samego Randy'ego Ortona. Kevin Owens bierze Randy'ego Ortona i package pile driver i przypięcie. Raz, dwa. Kevin Owens wygrywa z mistrzem United States. Znaczy już można powiedzieć potwierdzone. Kevin Owens zawalczy z Randy Ortonem na Money in the Bank o tytuł midcardowy. A jednak Kevin Owens wygrywa to starcie. I Kevin Owens może ma szansę odzyskać tytuł na Money in the Bank. A teraz przejdźmy już do środka Monday Night Raw. Teraz czas na walkę w środku tabeli Raw. Środek i wchodzi sam Mitch World Heavyweight Walter kontra sam The Beast Brock Lesnar. Też oczywiście non-title match. A jak żeby inaczej? Imperium, ale wchodzi sam. Sam wchodzi Walter. Dlaczego? Bo zostanie rozdzieleni po prostu. Krótka piłka. I teraz Walter szykuje się do jego chyba najważniejszej walki w tym uniwersie. From Vienna, Austria, weighing in at 297 pounds, the WWE World Heavyweight Champion. Aha. Walter kontra Brock Lesnar. O, i taka walka na przykład teraz w prawdziwym życiu na WrestleMania o mistrzostwo interkontynentalne. No i wtedy wygrywa Gunther. O mój Boże. No bo nie widziałbym szczerze, jakby Brock Lesnar na przykład wygrał tytuł interkontynentalny. Ale nie wiadomo. Są plany WWE, żeby jeden tytuł z Romka zrzucić ten główne mistrzostwo WWE i mistrzostwo Universal. Universal broniłby wtedy w walce z Rockiem, a WWE gdzieś by stracił. Gdzieś na pewno. A więc teraz czas na Brocka Lesnara. A więc teraz Lesnar. Jego moment. Lesnar. Ciężki przeciwnik. Walter. Też mocny przeciwnik i ciężki. Trudny. Niełatwo się tego pokonać. I zobaczymy, czy tutaj też się tak uda. Jest sam Brock Lesnar. I szykuje się już do tej walki jak mało kto. Czeka już na tą walkę już od tygodni. O to, że może zawalczyć o mistrzostwo World Heavyweight. A jeśli nie, no to nie. No co my poradzimy tutaj? No nic nie poradzimy praktycznie. Zobaczymy tutaj szybkie rozgrzewanie Lesnara i można rozpocząć już ten pojedynek. Szykuje się już do tej walki z mistrzem głównym Monday Night Raw. Walter, Brock Lesnar. Ta dwójka przeciwko sobie. Mocna walka i zobaczmy teraz tutaj Big Boot. Już w wykonaniu Waltera. Jeszcze raz. To już masakracja Big Bootami Waltera. Oj, kontra. Oj, klons, nie. Oj, oj, teraz bolą kolana samego Brocka Lesnara. Zaczmy ciosy. Oj. Oj, dostał z łokcia. Ale to jeszcze dropkick. Wykonanie Waltera. Walter.
Ale to teraz będzie mocna kreacja Brocka Lesnara. I Walter Splash. I oj, kolanem kontra Lesnara. Big Boot. Zobaczmy ciosy. I kopniaki, jeszcze clothesline na sam koniec. Ale drop kick. Nie gadaj, że ta walka się tak szybko skończy. Oj. Oj, German suplex. No Brock Lesnar, no tutaj no szybka kontra i już można powiedzieć do domu. Brock Lesnar jeszcze raz bierze Waltera, ale na spokojnie tutaj kontra. Zobaczmy kolano. Zobaczmy. Oj, Lesnar rzuca Waltera za ring. I wychodzi już z tego ringu. Idzie do Waltera. Jest kontra. Clothesline, który już masakruje samego Lesnara. I teraz Walter rozwala ring. Rozwala ring. Co tu się dzieje? Zobaczmy, Walter rzuca Lesnara. Nie udaje mu się go rzucić. Jest kontra kolanem Lesnara. Teraz bierze go prosto stół komentatorski. Jest kontra, oberwa łokciem. Zobaczmy jeszcze raz. Walter się nie poddaje. Jeszcze raz stół komentatorski. Nie, no gdzie? Jeszcze raz. Oj, oj, oj. Co? Poza ringiem. Ale halo, jest 7. Co tu się dzieje? Oj, ale powerbomb. I teraz Walter wchodzi do ringu i koniec. Wyliczenie. Wyliczenie pozaringowe. Lesnar wstaje. Ale czy zdąży? 10. Koniec. Walter wygrywa. Ale szybko. Ale kurde ci powiem. Rozwalony stół komentatorski. I tak ta walka się kończy. Przepięknie. Przepięknie to wygląda. A więc teraz czas przejść do co-main eventu Monday Night Raw. I teraz czas na co-main event. Seth Rollins kontra G. A co się teraz? Seth Rollins czeka. A zawsze teraz G się szykuje. Idzie do tego Seth Rollinsa. No to może być walka ostateczna. No i G, no wchodź. Wchodź do Rollinsa. O! Za nim jest Creeper! I zobaczmy! I prosto do ringu go! Co tu się dzieje, co? Walka rozpoczęta? Nie no, masakracja! Masakracja wam powiem! Ale gdzie jakoś próbuje! Gdzie jakoś próbuje, tutaj dostaje chopy super kick! Oj, 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 G! Oj, oj, oj! Seth Rollins! Zobaczmy jeszcze, ale od razu oberwał! Od Seth Rollinsa! Zobaczmy, zostaje kopnięty przez Seth Rollinsa. Submission! G próbuje. G próbuje tutaj się jeszcze wydostać. Nie! Co tu się stało? Jakim cudem? No i teraz można powiedzieć, że Creeper kontra G na Money in the Bank. To już nie ma innej opcji, że ta walka się odbędzie. Creeper atakuje na przedni Monday Night Raw G. Teraz go zaatakował i przegrał w squashie. Przegrał metodą squash przez Seth Rollinsa. Przegrał. G kontra Creeper na Money in the Bank. To jest walka, która musi się wydarzyć. A więc lećmy już do co-main. Znaczy już, no, nie co-main eventu, tylko main eventu. I main event Street Profits kontra DIY. A co się... Co tu się dzieje? Tommaso Ciampa i Johnny Gargano masakrują samych Street Profits. Tommaso Ciampa i Johnny Gargano tak to szybko skończą? Zobaczmy. Jest kolano. A teraz tutaj ciosy. Tommaso Ciampa jest kontra Montesa Forda.
Montez Ford bierze Tommaso Ciampa i go przerzuca. Teraz wchodzi do ringu. A Tommaso Ciampa leży. Ale skok! Na nie wiadomo kim, na nie wiadomo kogo. Teraz wchodzi sam Tommaso Ciampa. Proszmy, jest obrót, backflip, teraz ciosy. Kontra Montesa Forda, jest kontra Tommaso Ciampy. Teraz ciosy jeszcze raz. Zaatakowali przed walką, kontra Monteza. Nie spodziewali się tylko, Seed Profits myśleli, że to tak sobie na spokojnie wejdą, nie. Montez Ford, zobaczmy, podnosi Tommaso Ciampa, jest kontra kolano. O, jest kontra Monteza Forda. Jest kontra Tommaso Ciampy. I jeszcze Big Boot. I tanty. Co i schodzi sam Montez Ford, jakim cudem w ogóle? Candice LeRae podnosi, jeszcze clothesline. Aż mnie noga zabolała. Tommaso Ciampa, zobaczmy, bierze Monteza Forda do ringu go. Zobaczmy, teraz będą atakowanie ciosami prosto w twarz samego Monteza. A jeszcze Big Boot i krwawi Montez. I czy to się ta szybka walka szybko się skończy? Zobaczmy. Zobaczmy. Tommaso Ciampa. Psycho Cutter. Nie ma taga, no to chyba lecimy. Zobaczmy. Tommaso Ciampa bierze Monteza i kolano! No i chyba koniec! Raz, Ford Angelo i DIY wygrywają! Jak! Ale szybki main event! DIY wygrywają ze Street Profits tak szybko. Też widzimy, rywalizacja jest strasznie wysoka, więc chyba można powiedzieć, że DIY kontra Street Profits kolejną walką na Money in the Bank. Więc dziękuję wam za oglądanie tego odcinka Money Nitro i widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć.